Franklinga, pogromcy demonów. Zakazane narzędzie, którego nie powinno się używać. Otóż czym jest klinga pogromcy demonów? Jest to miecz, który dano 11 pogromcy, temu, który zdradził, temu, którego trzeba było zabić. Po tym jak zdradził, doszło do różnych rzeczy, tamta osoba dziczała w pewnym sensie, ulegała wpływom tego, który kontrolował umysł tamtej osoby do pewnego momentu. W końcu ta osoba stwierdziła, że jednak nie będzie z nami, zdradzi nas i pójdzie do tamtego, który chciał zniszczyć świat swoją drogą, ale miał swoje powody. Na razie nie będziemy o nich mówić. Także klinga pogromcy demon na początku była tak jak każdy miecz pogromcy z kolekcji pogromcy, szary, czarny i tak dalej. Ale został spaczony i teraz wygląda tak. Zniszczony, zabrudzony, pokryty nie wiadomo jakimi substancjami, toksynami i tak dalej. Miejsce, w którym było wypisane imię, zostało zasłonięte, tak aby nie przypominać sobie, jak ta osoba miała na imię. W końcu w królestwie panuje zasada, jeżeli ktoś jest wygnany, zostają usunięte wszelkie dane na temat tej osoby. Zostaje kompletnie wymazana z historii. Była ta osoba? Była. Jak miała na imię? Nieważne, nie pytaj się. I oczywiście, jeżeli chodzi o tą broń, krążą też plotki, że ta broń jest przeklęta. I rzeczywiście tak jest, ponieważ po śmierci 11, kto sięgnął po tą broń, doznawał cierpień, bólu głowy, źle się czuł, czuł się gorzej, miał jakieś dziwne wrażenie, jakieś przeczucie prześladowania. Czyli lepiej tej broni nie dotykać. A że to jest atrapa, replika, nie ma się co martwić. Charakterystyczne w klindze pogromcy jest to, że jest zaostrzony. Z tej strony ta krawędź nie jest zaostrzona i druga strona broni też nie. Jest minimalnie zrobiony inaczej przedzielnik, ale to też mało istotne. W końcu kto by się przejmował starą bronią używaną przez mordercę światów? Do zobaczenia.